Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Zebranie na żywo. Kamila Paramirzyńska. Zebranie na żywo to program, który nadajemy na antenie telewizji kablowej Kołobrzeg, Radia Kołobrzeg i na portalu informacje.kolobrzeg.pl. A dzisiaj moimi gośćmi są były zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Jerzy Wolski. Witam serdecznie. Witam Państwa, witam Panią bardzo serdecznie. I były zastępca do spraw społecznych w Kołobrzegu Jacek Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezydencie. Witam. Szanowni Państwo, 94 355 3801 to jest numer do nas. Zachęcamy Państwa do tego, byście dzwonili i zadawali pytania gościom. A my rozpoczniemy od takiej oto rzeczy. W czerwcu, Panie Prezydencie, Pan się pożegnał z Urzędem Miasta na początku czerwca, a kilka dni temu zrobił to właśnie drugi zastępca prezydenta. O Pańskich planach wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o plany Jerzego Wolskiego, to jakie one są? Plany są takie, że Jerzy Wolski dalej chce pracować na rzecz Kołobrzegu, na rzecz mieszkańców i dalej chce pracować w samorządzie. No i żeby to dalej robić, to też trzeba z kimś się, gdzieś brzydko powiem, dogadać, gdzieś na jakieś listy ewentualnie się załapać. To Panie Prezydencie, jakie listy? Coś już Pan zdradzi? Jakieś takie informacje? Będzie Pan startował z jakiego, może nie komitetu, bo jeszcze niekoniecznie jest zarejestrowany, ale... Rozmowy trwają, mogę tylko powiedzieć. Na pewno będę startował, będę się ubiegał o mandat. Tak jak powiedziałem, chcę dalej pracować na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego pięknego miasta. Ale na rzecz mieszkańców tu w Kołobrzegu, czy może raczej w Szczecinie? Pani redaktor tutaj gdzieś próbuję mnie pociągnąć za język. Nie chciałbym na chwilę obecną jeszcze tego zdradzać. Myślę, że a kiedy pan zdradzi? No właśnie, kiedy pan podejmie decyzję? Już mamy ogłoszony termin wyborów, tak naprawdę no 2 miesiące. Kalendarz wyborczy znamy wszyscy doskonale i myślę, że jest jeszcze chwila czasu, żeby o pewnych rzeczach tutaj powiedzieć. Ale później też potrzeba chwili, żeby mieszkańcy się o tym dowiedzieli. Tak, na pewno. Nie wystarczy tydzień. Na pewno poinformuję mieszkańców. A ja mogę powiedzieć tylko, że to jest naprawdę żmudna praca, wymagająca bardzo dużo zaangażowania i czasu. Ale żmudna praca, która praca? Ta jako zastępca prezydenta, czy ta jako dotycząca list? Zarówno zastępca, jako zastępca prezydenta, ale też i tworzenie komitetu wyborczego. Szczególnie, kiedy tworzy się komitet wyborczy wyborców i nie jest to partia polityczna czy stowarzyszenie, bo tam jest nieco łatwiej. A tu nie wiemy jeszcze, jak to będzie w przypadku pana Jerzego Wolskiego, bo nie chce nic zdradzić, nie wiadomo kiedy zdradzi takie informacje. No dobrze, szanowni państwo, 94 355 3801 to numer do nas. Czekamy na państwa pytania. Może państwo będziecie bardziej dociekliwi i uda się państwu dowiedzieć pewnych informacji od byłego zastępcy prezydenta do spraw gospodarczych. Natomiast ja chciałam panów zapytać o łącznik. To jest ta sprawa bieżąca. W ostatnich dniach ona wypłynęła, kiedy prezydent Janusz Gromek podczas sesji powiedział, że on rezygnuje, odkłada, zamraża właściwie całą tą sprawę, całą tą dyskusję i wszystkie podjęte kroki dotyczące budowy łącznika między ulicą Jagiellońską a ulicą Myśliwską. Szczerze przyznam, miałam jakiś czas temu okazję rozmawiać z panem prezydentem Januszem Gromkiem. To jeszcze było w momencie, w którym obaj panowie byliście w urzędzie. Ja już wtedy widziałam, że prezydent wcale nie jest entuzjastycznie nastawiony do tego rozwiązania, no a teraz tylko to potwierdził. No, ubolewam nad tym, dlatego że kiedy rozmawialiśmy, że ten łącznik jest potrzebny, tak nawiasem mówiąc, ten pomysł powstał, żeby nie skłamać, około 20 lat temu, ja przynajmniej sięgam pamięcią, jeszcze za kadencji Bogdana Błaszczyka, my pracowaliśmy w samorządzie, już wtedy rozmawialiśmy, żeby ten łącznik powstał, tylko że wtedy mówiło się o tym, żeby on był takim dojazdem do portu, wtedy nie było mowy jeszcze o budowie pierwszego, drugiego i trzeciego etapu naszej obwodnicy. Wtedy zarówno Bogdan Błaszczyk, Tomasz Bednarz jako wiceprezydent, ja pracowałem w porcie wtedy. Wszyscy siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, co zrobić. Nawet pisaliśmy wnioski. No dobrze, ale to było tak, jak pan mówi, 20 lat temu tutaj sytuacja się zmieniła. Teraz, no 4 lata temu była to decyzja, którą należałoby kontynuować, doprowadzić to do końca. Ta sprawa chodziła mi po głowie przez ostatnich kilkanaście lat. Zarówno jako radnego, a później jako zastępcę prezydenta do spraw społecznych.
proszę pamiętać, kim ja jestem z zawodu. Ja jestem z zawodu inżynierem transportu. Ja po prostu wiem i widzę pewne rzeczy, tak jak urbanista też widzi oczami wyobraźni pewne rzeczy, że akurat w tym miejscu tego typu łącznik bardzo by się przydał. Tym bardziej, że jest tam bardzo duża rezerwa terenowa, która mogłaby być wykorzystana na miejsca parkingowe, miejsca postojowe, między innymi dla samochodów osobowych, jak i dla autokarów. Bo to też jest problem w mieście. I co więcej, projektant, który został wyłoniony na wykonanie tego projektu, spotkał się przecież z mieszkańcami Kołobrzegu. Były się konsultacje, o których Państwo też mówiliście jako telewizja kablowa. Przyszło kilkadziesiąt osób. Dyskusja była bardzo poważna, merytoryczna. Tam się nikt nie patrzył, kto z jakiej formacji jest, tylko padały konkretne wnioski organizacyjne i już wtedy, przy tej koncepcji, którą oni mieli na tym spotkaniu, było widać, jak ważny jest to projekt, jak dużo miejsc postojowych powstaje. Do tego ścieżka rowerowa, do tego cała infrastruktura liniowa, która jest przy budowie drogi zawsze się buduje, czyli odwodnienie terenu, kanalizacja. To są takie elementy, na które trzeba zwracać uwagę. No dobrze. I ja uważam, że to jest potrzebne, wręcz niezbędne. Pan uważa, że... Znaczy pan powiedział o tym, że pan się dowiedział właśnie między innymi na sesji o tym, że prezydent wstrzymuje tutaj to wszystko. Ale powiem... Przepraszam. Powiem tylko dlaczego jestem zaskoczony. Dlatego, że wszystko szło normalnym trybem. Do końca sierpnia miałby być ten projekt przygotowany, przedstawiony radnym, nie? I nagle dowiaduje się jeszcze przed tą datą, że prezydent coś wstrzymuje. No właśnie, a pan kiedy się dowiedział? Bo chyba jeszcze był pan w urzędzie, jak prezydent już podjął taką decyzję. Tak, ja się dowiedziałem chyba z 3-4 miesiące temu, że tego typu sytuacja ma mieć miejsce. Trzymał pan to w tajemnicy. Wszyscy trzymali tak naprawdę. Nie. Gdyby nie Marek Młynarczyk, który na sesji się zapytał konkretnie o ten łącznik, Szanowni Państwo, panie redaktor, ja nie trzymałem tego w tajemnicy. Tutaj myślę, że rozmawiałem dość głośno z panem prezydentem na ten temat, z uwagi na to, że ten projekt był dość mocno zaawansowany. Projektant, który wykonuje go ze Szczecina, nie chciał w ogóle odstąpić od tego, żeby w jakimś stopniu zmniejszyć zakres projektowania. I myślę, że udało się tutaj przekonać pana prezydenta, żeby nie całkowicie rezygnować z tego projektu, tylko żeby zrobić w ramach tej umowy, która była, program funkcjonalno-użytkowy, który to pozwoli na to, żeby w dalszym systemie zaprojektuj, wybuduj, wykonać tą inwestycję. Natomiast z czego to wynikało, myślę... No dobrze, ale to proszę mi powiedzieć, no to jak to się ma do tego, że miał być projekt, przecież już jest, mamy sierpień, tak? Końcówka sierpnia. Projekt miał być do końca września. No to do końca września, no to nie jest projekt, który robi się w ciągu miesiąca, tak? To przecież wszystko trwało, więc te prace były zaangażowane. Tak, oczywiście, badania, jak Państwo dobrze pamiętacie, umowa na projekt była podpisana, tak jak Jacek tutaj mówi, ponad rok temu i te prace przez projektanta były, w zasadzie są bardzo mocno zaawansowane i to można było od w efekcie finalnym no, projektant chciał oddać projekt gotowy, łącznie z pozwoleniem na budowę. No to jak Państwo usłyszeliście, decyzja zapadła gdzieś ze 3 miesiące temu. Ja się dowiedziałem teraz, czyli w urzędzie też mi nikt o tym nie powiedział. Nie mam pretensji tutaj do kolegi akurat, bo to jakby nie jego sprawa jest przekazywać informacje o decyzjach prezydenta koalicjantowi, bo jakby nie patrzeć, przecież tworzyliśmy koalicję. Ubolewam, no ja nie odstąpię od tego, nie ustąpię nawet na milimetr. Uważam, że ta droga jest potrzebna i powinna być zrobiona. Z kolei dostałem takie wczoraj pytanie, czy nie martwisz się, że być może jakieś plany deweloperów tutaj mogą pomieszać te plany? Nie? I być może o to chodzi. Specjalnie dzisiaj pojechałem jeszcze raz obejrzeć cały ten teren wzdłuż torów i faktycznie, gdyby powstało to blokowisko, o którym była mowa na sesji Rady Miasta, przy Okopowej. Tak. I gdyby tam zabudować je maksymalnie, ile wejdzie na tych nieruchomościach, którymi byłby deweloper zainteresowany, bez względu na to, kto nim będzie. Bo te działki należące, które jeszcze należą do miasta, to one są tu bliżej Okopowej, tak właściwie przy ulicy, przy Okopowej, ale tam w głębi. Ale jest fajny teren do torów. Mhm. Chodzi, bo tego typu blokowisko musi mieć i plac zabaw, i jakąś przestrzeń wokół siebie, procenty zabudowy i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj podzielam obawy radnych, że chyba lepiej byłoby uchwalić najpierw plan zagospodarowania przestrzennego, zanim by się sprzedawały te nieruchomości i pozwalało tam inwestować. No tak, ale patrząc na to, co Jacek w tej chwili mówi, to jeżeli dzisiaj nawet planowana jest tam duża mieszkaniówka, to ta droga będzie tutaj bezwzględnie potrzebna po to, żeby skomunikować nie tylko tych, którzy gdzieś tam będą mieszkać, ale również przede wszystkim mieszkańców
mieszkańców ogrody, z Jackiem rozmawialiśmy na ten temat, bo są newralgiczne godziny, jak rano i po południu, gdzie widać, że rodzice, że mieszkańcy spieszą się do pracy i rzeczywiście utrudniony jest nie tylko dojazd, przejazd, ale również czas, którym tą drogę trzeba pokonać. No to teraz się zastanawiam, czy przy szkole numer 7, szkole podstawowej numer 7 powstaną miejsca parkingowe, czy nie powstaną, bo taki był plan, że one powstaną. Później mówiło się, że może jednak właśnie w związku z tym łącznikiem, że nie ma potrzeby, żeby to budować teraz. Później byłem było jednak, że byłem będą. Byłem świadkiem, jak prezydent Gromek osobiście wydawał polecenie do referatu drogowego, żeby przygotować koncepcję dodatkowych miejsc postojowych razem z tą koncepcją przygotowaną przez tego inżyniera ze Szczecina przy szkole podstawowej numer 7, żeby to współgrało ze sobą. Co się wydarzyło w międzyczasie, że prezydent odstąpił? Nie wierzę, że koszt, który jest szacowany na około 15 milionów złotych, bo tam część gruntu trzeba wymierzyć. Z kolei byłbym bardzo zaniepokojony, gdyby tak poważne przedsięwzięcie inwestycyjne mogło być blokowane tylko i wyłącznie przez jakieś plany deweloperskie. Nie, po prostu mi się nie chce w to wierzyć. Ta koncepcja, którą widzieliśmy, jak ta droga miałaby przebiegać, naprawdę fajnie wygląda. I chciałbym mieszkańców też uprzedzić, że w grę nie wchodzi dwupasmówka, którą będą jeździły tiry do portu. To ma być droga jednopasmowa w dwóch kierunkach. Po drodze jeszcze mają być ronda. Ona ma mieć charakter to cztery. Ona ma mieć charakter lokalny, czyli do obsługi mieszkańców tak naprawdę. Podam przykład. Wielu mieszkańców ogrodów rano jeździ często na tamtą stronę miasta uzdrowiskami. Dlaczego? No dlatego, że tam nie ma świateł, nie ma ronda, nie ma korków, jest po prostu łatwiej przejechać. A w sezonie takim wąskim gardłem komunikacyjnym naszego miasta, wbrew pozorom, jest rondo Solidarności i światło przylipowej. Doskonale wiemy, co się dzieje. Ja tutaj mogę tylko dodać do tego, co Jacek już powiedział, że od samego początku mówiliśmy o kwocie minimum 15 milionów. Projektant zrobił w międzyczasie też badania terenu i gdzieś po środku tego odcinka wyszło, że w dość znacznej mierze ten grunt będzie do wymiany i to na dość dużym odcinku. I ostatnie tutaj informacje od projektanta już były takie, że patrząc na ten rynek w tej chwili można powiedzieć prac, które się też wykonuje i na ceny, które też rosną z dnia na dzień jeszcze przynajmniej, to mówiło się o kwocie około 20 milionów złotych. Ale rynek budowlany w tej chwili odnotowuje pewne wahnięcia. Bardzo duża firma chyba ogłosiła upadłość, nie chcę wymieniać jej nazwy, ponieważ przegrzała się inwestycyjnie. I tutaj mogą być dość radykalne zmiany w ciągu następnego roku czasu. Znaczy, no to na pewno nie nastąpi z roku na rok. Na pewno tutaj, jeżeli nie znajdzie się środków zewnętrznych na wykonanie tej obwodnicy, tego łącznika, to patrząc nawet na nasz budżet, Jacek, to trzeba mieć świadomość tego, że trzeba będzie to też zetapować, bo mówimy o 10% budżetu. Trzeba rozbić to na dwa lata, sięgnąć po środki zewnętrzne. Panowie, dzisiaj troszkę oddajemy też głos naszym internautom, dlatego że bardzo dużo pytań pojawiło się pod zapowiedzią naszego programu. No i pytanie jest do pana Jerzego Wolskiego. Kto odpowiada za sytuację śmieciową, jaką miała miejsce w naszym mieście w lipcu? Ja się dopytam i kto odpowiada za tą sytuację, która ma miejsce dalej, bo jakoś tak jest, że wiele osób skupia się na tym, że w naszych wiatach śmietnikowych jest jest za dużo śmieci, te śmieci nie są wywożone na czas i przeróżne problemy się pojawiają, ale problemem są też dzwony, które są notorycznie przepełnione. Ostatnio mieliśmy zdjęcie osiedle ogrody, tutaj z tyłu za nami. Armagedon, powiedziałabym. Papierowy, bo tyle tego wszystkiego było. No więc właśnie, kto odpowiada za sytuację śmieciową? A później dopytam jeszcze o resztę, o którą pyta internauta. Dobrze. Myślę, że od samego początku trzeba powiedzieć, że sytuacja, która miała miejsce w związku z ustawą, która to w jakiś sposób poszerzała znacznie zakres segregacji w tym miesiącu lipcu, no spowodowała to, że rzeczywiście nowy wykonawca przecenił chyba swoje możliwości. Tu jasno trzeba to sobie powiedzieć. Idąc dalej, patrząc na te dwa elementy, myślę tutaj o tych dodatkowych rzeczach związanych z segregacją,
szkło i papier. Tutaj od samego początku mówiliśmy, że nie chcemy przerzucać na mieszkańców dodatkowych środków związanych z odbiorem tego typu tutaj produktów. Ale wie pan, co mieszkańcy mówią? Mieszkańcy mówią, my płacimy dużo za śmieci, my nie chcemy chodzić z tymi śmieciami, nie wiadomo, jakie odległości pokonywać, żeby wyrzucić papier i szkło. No tak, ale mieszkańcy... Uważamy, że to, co płacimy, powinno wystarczyć na wszystko. No do tak, tej pory ale... tak było. Panie redaktor, nie wystarczało. Wiemy dobrze, że do nieruchomości niezamieszkałych miasto dopłacało 1,5 miliona złotych. Więc dzisiaj nawet... Zamieszkałych. Zamieszkałych, przepraszam. Mhm. Dzisiaj nawet patrząc na to, jak... W tej chwili to wygląda, to znaczy, że mamy szkło i papier w odrębnych gniazdach, czy w pojemnikach w tej chwili już półpodziemnych, bo część jest półpodziemnych. Tam nie mówiło się o tym, że mieszkańcy z tego tytułu będą płacić więcej. Tutaj uzyskało się dofinansowanie zewnętrzne, które to pozwoliło na to, żeby zminimalizować koszty. Dla przykładu odwrócę tak jakby tutaj to, o co pani redaktor pyta. No bo zakładamy, że możemy iść w kierunku takim, czy internetowym. Możemy iść w kierunku takim, że dostawiamy dwie kolejne frakcje, dwa kolejne pojemniki do już istniejących pojemników. No i w tym momencie wiąże się to z tym, że naturalnie musi przyjechać samochód, muszą przyjechać ludzie, którzy to odbiorą. No więc w sposób naturalny trzeba to za te dwie frakcje dodatkowo zapłacić. Na chwilę obecną nie płaci się za to, tak jak powiedziałem, z uwagi na to, że otrzymaliśmy środki zewnętrzne i te środki zewnętrzne pozwoliły... To kto odpowiada za tę sytuację śmieciową? Pozwoliły na to, żeby zabezpieczyć w tej chwili w całości zobowiązania finansowe. Kto odpowiada za sytuację śmieciową w mieście? Tak pan, jak powiedziałem. Pan prezydent Gromek, czy ta segregacja nieszczęsna? Krasnoludki. Albo Szczęsna. Nie ma krasnoludków, Jacek, i wiesz o tym równie dobrze. Tych pomysłów jeszcze byłeś i uczestniczyłeś w kolegiach, które były i o których też tutaj mówiliśmy. Tych pomysłów na to, w jaki sposób trzeba było to rozwiązać, było dość dużo. Wybrana została taka, a nie inna propozycja. No okej, okay. Rozumiem, nie dowiemy się dzisiaj od pana, kto jest odpowiedzialny za to. Nie, no ja myślę, że trzeba jasno tutaj powiedzieć, że dzisiaj to, że firma, która wygrała przetarg, nie spełnia kryteriów, nie spełnia oczekiwań, to jest ona w tym momencie też winna. Ale druga firma też nie spełnia oczekiwań, bo też są przepełnione dzwony. Dzwony są przepełnione, ale dzwony są przepełnione z jednego prostego powodu. Jeżeli z trzech kubów, które do tej pory były, wychodzą kolejne dwie frakcje, w związku z tym częstotliwość odbioru w sposób naturalny, szanowni państwo, nie tylko w mieście Kołobrzeg, ale to w gminie Kołobrzeg, gdzie też mieszkam i wiem, jak wygląda i taka jest częstotliwość odbioru, z automatu się zmniejsza. I jeżeli zakładamy i mamy informację, sprawozdanie z Zieleni Miejskiej, że do tej pory w żółtym kuble, gdzie był papier, nie mamy tej makulatury, no to trudno nam od razu sądzić, że tej makulatury w pierwszym miesiącu będzie około 30 ton, bo tyle się pojawiło. Mhm. Bo takiej możliwości nie ma, żeby przewidywać tego typu rzeczy. Natomiast przewidzieliśmy jedno, że z chwilą, kiedy będzie więcej produkcji makulatury, więcej będzie tego szkła, ta częstotliwość odbioru będzie większa i tak w tej chwili to wygląda. Ale to i tak się nie sprawdza, nie wszędzie. A ja powiem tak. Zatem bałagan, abstrahując, że w każdej gminie odpowiada wójt, burmistrz i prezydent, o tym wszyscy wiemy, odpowiadają przede wszystkim rządy. Poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że przygotował głupie, złe prawo w tym zakresie, zaraz powiem dlaczego, i ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, że nie dość, że nie poprawił tego prawa, to jeszcze bardziej je... Unijne przepisy, tak, zobligowały. A to nie o to chodzi. Wystarczyło przenieść ciążenie odpowiedzialności za segregację z obywatela, z mieszkańca na gminę. Ale to gminie... w każdej chwili może tak być. Właśnie nie. I gmina sama by podjęła decyzję, w jaki sposób rozliczyć się przed polskim rządem i przed Unią Europejską z odzysku z odpadów. No tak, ale tutaj jakby minimalizujemy to. Jacek w zasadzie mówi o rządzie. Ale wiesz, że taniej byłoby, ja rozumiem, i natomiast prościej wybudować sortownię. Pamiętajmy o tym. I wygodniej dla mieszkańców, którzy nie mają gdzie trzymać 5 pojemników. Panie prezydencie, od 10 lat przynajmniej trzeba było inwestować w naszą spółkę i dzisiaj byłyby efekty w postaci tego, co tutaj państwo mówicie. Dobrze, oddajemy głos naszemu widzowi, słuchaczowi. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Byłych prezydentów. Dzień dobry. Przepraszam panią redaktor na początku, przepraszam bardzo, fopa popełniłem. Panu wiceprezydentów, no do pana prezydenta Woźniaka gratuluję tej oceny ostatniej wypowiedzi, bo ja jestem tego samego zdania. No państwo, to miasto powinno zabezpieczyć segregację śmieci, a nie obywatel. I tu jest zdanie moje podzielone. A do pana wiceprezydenta, wie pan, pan tak trochę lawiruje, bo pan jest, był pan odpowiedzialny za gospodarkę, prawda? No, nie da się ukryć. No to kto odpowiada za segregację śmieci? Sprawy za śmieciowe, za gospodarkę, za inne sprawy. Ja rozumiem, pan tam się wypowiadał przy fontannach pięknie, ładnie, że to nie pan, że nie miał pan dojścia, że to tylko pan prezydent jednoosobowo decydował. Może i tak. No to po co tam byliście panowie w takim razie? Jako atrapa czy jako wiceprezydenci? Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. No, nic dodać, nic ująć. Ja się tak zastanawiam, czy jeżeli chodzi o kwestię segregacji odpadów, czy mimo obecnie obowiązujących przepisów nie powinniśmy gdzieś znaleźć konsensus, nawet i polityczny, dlatego że trzeba sięgnąć po wszystkie siły działające w Radzie Miasta i faktycznie podjąć męską decyzję, że segregacja jest u podstaw, czyli mieszkaniec segreguje, ale mimo wszystko budujemy sortownię i jeszcze tam prowadzimy... No tylko, że ta budowa sortowni nie skończy się, nie wiem, w ciągu 3 miesięcy, tak? Oczywiście, że nie. Mamy na to 3 lata, co najmniej, dopóki ta firma, która wygrała przetarg, realizuje to zadanie. Ja uważam, że powinna robić to zieleń miejska i trzeba zrobić w przyszłości wszystko, żeby to nasza spółka to realizowała. Mhm. Znaczy, mówiąc o tym, co Jacek mówi, ja tylko w 2 słowach się odniosę. Myślę, że tak, potrzeb jest naprawdę bardzo dużo. Myślę tutaj o inwestycjach, które trzeba w mieście zrobić i patrząc chociażby na obwodnicę, o której też rozmawialiśmy, patrząc dzisiaj na sortownię z prawdziwego zdarzenia RIPOK. Myślę, że to są kolejne pieniążki, które po pierwsze trzeba znaleźć, albo po drugie szukać ich też w budżecie, więc tutaj dzisiaj sprzedawanie wszystkich tych tematów i mówienie o tym, że wszystko się uda, wszystko zrobimy, no niestety tak nie będzie i trzeba to jasno też mieszkańcom powiedzieć, żeby ich w tym momencie też tutaj nie oszukiwać. Zależy od czasu. Mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że z tymi śmieciami to faktycznie mój przedmówca ma rację i jestem właśnie za tym, żeby miasto jako właściciel terenów jednak zainwestowało pieniążki w tą segregację, bo to, co się w tej chwili dzieje na mieście, to nie spełnia żadnych warunków w tej chwili segregacji. Mimo tego, że są postawione pojemniki, oznakowane, ja widzę, co się dzieje na moim osiedlu. Tutaj to po pewnym czasie okaże się, że wrócimy do tego tematu, że jednak trzeba zainwestować pieniądze w segregację i ludzie niech mają święty spokój, bo faktycznie tych pojemników, tych siatek, tego wszystkiego jest tyle, że wszyscy się gubią w tym, co jest teraz robione. No to w zasadzie tylko chciałem to powiedzieć, bo resztę wszystko wiemy. Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo. Ja jeszcze dodam do tego, że Kołobrzeg ma stałych mieszkańców około 43 tysiące dziś. Nie. Ale drugie tyle to są czasowicze kuracjusze i ludzie, którzy do nas przyjeżdżają jako goście. I co z tego, że w bloku takim, jak ja mieszkam, jest segregacja, skoro często idę, widzę, że... Ale jest? Niech pan powie tak szczerze, jest segregacja? Mieszkańcy się starają. Z kolei widzę wrzucone takie nieposegregowane. Nie? I mam takie nieodparte wrażenie, że to nie tylko u mnie, ale w wielu innych punktach jest to, że po prostu ktoś przyjezdny nie przywiązuje do tego w ogóle wagi. Ale karany będzie mieszkaniec Kołobrzegu. Trzeba z tym skończyć, no. Panowie, teraz chciałam zmienić temat i także oddać głos naszemu internaucie. To jest pytanie do pana Jacka Woźniaka, ale oczywiście obaj panowie chciałabym, żebyście na to odpowiedzieli.
Co panowie sądzą o dotacjach na sport i przekazywaniu ponad miliona na piłkę nożną, która nie ma wyników, gra na kilku województwach, a inne dyscypliny zdobywają medale. Koszykówka gra na szczeblu centralnym i w tym roku będzie to 27 sezon. Pan Jacek Woźniak pamięta, jak w wywiadzie dla telewizji kablowej Kołobrzeg przed awansem do pierwszej ligi była mowa o większym wsparciu niż 500 000 i padały kilka lat temu takie chyba deklaracje z pana ust. Społeczność koszykarska czuje się oszukana, jest duży sponsor, powinniśmy to wykorzystać, żeby znów nie pogrzebać kolejnej koszykarskiej kotwicy. Proszę jasno przedstawić pomysł do dysponowania środkami. No i jaki ten podział na jeżeli chodzi o sport, no i jaki budżet, jeżeli chodzi o sport? Do tej pory budżet na dotacje do klubów sportowych to była kwota rzędu jednego, czy nawet niecałego 1% budżetu miasta. Ja uważam, że jeżeli podniesiemy to do 1,5% albo do 2% budżetu miasta, to już rozwiążemy część tych problemów, o które tutaj internauta wskazuje. Ale jaki to będzie rozwiązanie problemu? Bo w tym momencie było tak, że milion dla piłkarzy i ta niewielka część, która została. Dla piłkarzy idzie więcej, dlatego że dotowane są mniejsze kluby piłkarskie. Połączyła się Kotwica z Futbolowym Centrum, jest jeszcze Akademia Piłkarska. Z kolei internauta ma rację co do koszykówki. Z kolei ja nie chciałbym nie doceniać piłkarzy bez względu na to, na którym poziomie oni grają. Dlatego że wokół piłki nożnej w naszym mieście jest skupionych kilkanaście tysięcy ludzi. To jest kilkaset dzieciaczków grających w piłkę, to jest do tego kilkaset, a nawet do kilku tysięcy rodziców, dziadków, przyjaciół, którzy regularnie biorą w tym udział. Myśmy to kiedyś analizowali i piłka nożna jest faktycznie taką dyscypliną, która angażuje największą liczbę mieszkańców. Ale zgadzam się, że trzeba bardzo poważnie podejść do kwestii innych dyscyplin sportowych. Czyli na przykład zwiększenie budżetu, no właśnie, panie prezydencie, czyli pan Jacek Woźniak mówi znowu o tym, że no można znaleźć pieniądze. Czyli to już kolejna taka rzecz, na którą można znaleźć pieniądze. Obietnica, kolejna obietnica. Nie żartuję oczywiście. Ale można. Rozmawialiśmy z Jackiem dość długo też na ten temat, w jaki sposób tutaj finansować te kluby piłkarskie. Ja też jestem za tym, żeby zwiększyć te środki, ale żeby na początku roku jasno określić, na ile kluby mogą liczyć. Nie może być sytuacji takiej, że najpierw dajemy jedną pulę, później drugą, później trzecią i za każdym razem kluby przychodzą i liczą na to, że jeszcze jakieś środki dostaną. Tutaj myślę, że na samym początku, jeżeli by się to określiło, to będzie to nie tylko jasność, przejrzystość i czytelność wydawania tych środków, ale również to, czy kluby mogą sobie pozwolić na zakup zawodników. Myślę tutaj o kotwicy piłkarskiej czy kotwicy koszykarskiej i na inne koszty, które w tym momencie też mają, bo tutaj trzeba mieć tego świadomość. Natomiast ja też jestem za tym i tutaj popieram Jacka, że dużo środków właśnie powinniśmy przeznaczać na szkolenie przede wszystkim młodzieży, nie na sport zawodowy, ale przede wszystkim właśnie na szkolenie tych naszych najmłodszych. Dyskutowałem z prezydentem Gromkiem na temat koszykarskiej kotwicy. Możecie też Państwo zapytać Janusza Gromka, bo on śledzi tabelę. Ma takie hobby, że śledzi tabele i wyniki. Pamiętam, jak jeden klub, nie chcę wymieniać jego nazwy, był ostatni akurat w piłce nożnej, ostatni w tabeli, 0 strzelonych bramek, 360 straconych. Było tak, nie? I powiedział, no i my na to pieniądze mamy dawać, nie? Z kolei prezydent Gromek zwrócił uwagę na taką rzecz, że bardzo opuściły się młodzieżowe drużyny koszykarskie. I wtedy tak się dość spieliśmy w kwestii finansowania, ponieważ mówi, no i nie zasługują. A ja mówię, czekaj, no ale to właśnie może potrzeba więcej środków, żeby te kluby się dźwignęły w górę. Nie? I to jest pytanie też i do działaczy, bo trzeba się bardzo poważnie na tematem pochylić i powiedzieć sobie wprost, nie? Jakich wyników oczekujemy. Bo to, że miasto przeznacza jakieś środki na rozwój jednej, drugiej czy trzeciej dyscypliny sportowej, to nie chodzi o to, żeby tylko ktoś biegał i grał. Na poziomie dziecięcym to jest faktycznie fajne, nie? Ale przychodzi taki poziom juniorski już, kiedy się oczekuje wyników. I prezydent miasta, ktokolwiek by nim nie był, zwraca na to uwagę. I my też zwracamy na to uwagę. Mamy kolejny telefon dzisiaj. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie tak, chciałabym do dwóch tematów się ustosunkować. Po pierwsze, sprawa łącznika. Ja jestem mieszkanką ulicy Kaszubskiej i bardzo ubolewam nad tym, co się dzieje na rondzie Solidarności. Sytuacja się powtarza niezależnie od tego, ile etapów obwodnicy jest oddawane do użytku. My ciągle stoimy w korkach.
ciągle mamy problem z włączeniem się do ruchu. W sezonie jest to naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe i jestem jak najbardziej za budowaniem tego łącznika. Myślę, że Kołobrzeg się rozbudowuje, w Kołobrzegu ciągle przybywa różnego rodzaju obiektów, za to ulic, no powiedzmy sobie szczerze, nie przybywa, a przynajmniej bardzo mało. Więc łącznik, łącznik i jeszcze raz łącznik, jestem za. Jeśli chodzi o śmiecie, myślę, że prezydent Wolski zrobił, co tylko się dało w tych warunkach zrobić. Bardzo wielkim nieszczęściem i głupim pomysłem było rozpoczynanie tego, tej segregacji w momencie, jak się zaczyna sezon w Kołobrzegu, bo to, myślę, rozłożyło całą sprawę na łopatki. Na pewno jest to sprawa trudna, którą myślę, że trzeba przede wszystkim odczekać, aż skończą się wakacje i cierpliwie tą sprawę rozpracowywać dalej, bo jest sprawa trudna. Chciałabym zadać pytanie do pana Jacka Woźniaka, korzystając, bo wiem, że będzie startował na prezydenta. Jakie jest jego zdanie na temat, na dwa tematy. Po pierwsze, na sprawę schroniska w Kołobrzegu. Dla zwierząt, rozumiem. O którym się w ogóle nie mówi, gdzie upadło to już dawno i jest cisza. Mamy w tej chwili takie lato, jakie mamy, a psy w schronisku mieszkają w blaszakach. W blaszakach. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co się tam dzieje przy tych temperaturach. No poprosimy panią o to drugie pytanie. Drugie pytanie to jest pytanie dotyczące kina w Kołobrzegu, i w ogóle kultury w Kołobrzegu. Czy uważa pan, że jest, satysfakcjonuje pana ogólnie rzecz biorąc poziom kultury? No myślę o propozycjach podczas sezonu, tych wszystkich, które się robi, tych spędach, które się robi dla przyjezdnych, tylko o takiej regularnej pracy codziennej z młodzieżą, o wychowywaniu widza, o wychowywaniu w ogóle młodzieży. No i jak panu się podoba kino w Kołobrzegu? Bo ja kiedyś słyszałam wypowiedź prezydenta Gromka, który powiedział, że co tam będziemy tutaj się zajmować kinem Wybrzeże, jak przecież będzie nowa galeria i tam będzie kino. Kiedy będzie to kino? Przecież tutaj mówi się ciągle o atrakcjach, o przedłużaniu sezonu w Kołobrzegu, a kuracjusze, którzy przyjeżdżają tutaj w listopadzie, w styczniu, w lutym, nie mogą iść nawet do kina, które jest w centrum miasta i stanowi taką wizytówkę tego miasta, że pożal się Boże. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Pani. Dziękujemy bardzo. I do tego jest w katastrofalnym stanie technicznym cały obiekt. Jerzy pewnie potwierdzi, bo w jego pionie były te kwestie związane z warunkami technicznymi tego obiektu, że ci, którzy dokonywali tej oceny, powiedzieli, że najlepiej byłoby to zburzyć i od nowa wybudować. Nie? Budynek jest przedwojenny. Zacznę od drugiego pytania. Kultura w Kołobrzegu oczywiście ma swoich stałych odbiorców i ja uważam, że akurat ciężka, taka wręcz mrówcza praca z młodzieżą jest jak najbardziej i to, co w tej chwili się robi, jest już fajnym zaczątkiem tego, co można byłoby jeszcze zrobić. Ale mamy bardzo poważną barierę, jeżeli chodzi o rozwój tej takiej kultury trafiającej do szerszego grona, a mianowicie jest to kubatura Regionalnego Centrum Kultury. Stąd pojawił się pomysł, żeby amfiteatr przy swojej rozbudowie był dobudowany o kolejny obiekt, żeby tam przenieść część działalności merytorycznej Regionalnego Centrum Kultury. Moim pomysłem też było, na razie to nie zostało zrealizowane, żeby Regionalne Centrum Kultury przejęło kino Wybrzeże i mogło również prowadzić to kino. Częściowo to kino mogłoby być wykorzystywane do innych celów, na przykład próby, występy chórów seniorskich, dziecięcych i wydaje mi się, że to byłby dobry kierunek. Przedyskutujemy to oczywiście jeszcze raz, bo może faktycznie trzeba będzie zainwestować tam duże pieniądze, tylko trzeba najpierw je będzie znaleźć. Z kolei jeżeli chodzi o schronisko, nie udało się przez ostatnie kilka lat znaleźć miejsca dla schroniska. Być może dlatego, że wójtowie sąsiednich gmin nie do końca byli zainteresowani, ale też i organizacje prozwierzęce
protestują, jeżeli słyszą, że takie schronisko mogłoby być zlokalizowane w promieniu większym niż 2, 3, 4 kilometry od koło brzegu, dlatego że chcą działać również na rzecz tego schroniska i już sam dojazd jest pewną barierą. Ja oczywiście poznałem po głosie panią, która dzwoniła, więc powiem pani, jaki jest mój pomysł na schronisko. Jeżeli nie możemy znaleźć innego miejsca na schronisko i ja mam pełną świadomość, że teren, który ono obecnie zajmuje, jest dość cennym terenem, to nie mamy innego wyjścia, tylko musimy je zrobić dokładnie w tym miejscu. Tym bardziej, że zainteresowani są również pracownicy zieleni miejskiej, którzy mają obok parking dla swoich samochodów i nie sądzę, żeby byli zainteresowani, żeby te samochody przenieść. Więc jeżeli nie mamy, no to trzeba je zrobić raz a porządnie w tym miejscu. Być może ograniczyć jego działalność do mniejszej ilości podmiotów. A to chyba tak się już zdarzyło, prawda? Już się zdarzyło, ale tak wydaje mi się, że moglibyśmy mniej podmiotów obsługiwać i zrobić schronisko z prawdziwego zdarzenia dokładnie w tym miejscu. Pana prezydenta Wolskiego zapytam jeszcze o schronisko dla zwierząt. To zawsze temat, który jest wywołany przed wyborami, bo ilekroć wybory się zbliżają, to zawsze ci, którzy kandydują, mówią tutaj o schronisku. Pamiętam w ulotce Janusza Drąga o problemie schroniska. I tak jak Jacek tutaj już potwierdził, rzeczywiście rozważało się podczas tej kadencji, która za chwilę się też kończy, przynajmniej kilka tych lokalizacji. Jedna chyba z lepszych tych lokalizacji, która była, to ja uważałem, że była to lokalizacja na Janiskach za ogródkami działkowymi, która tam jest, gdzie kiedyś było rzeczywiście wysypisko. Ono jest w tej chwili zneutralizowane, w związku z tym można było przy prawie gdzieś tam w odległości kilkuset metrów od istniejącej w tej chwili i robionej szóstki tego typu lokalizację zrobić. Natomiast druga taka, można powiedzieć, lokalizacja, która brana była pod uwagę na schronisko, to lokalizacja w gminie Kołobrzeg, jak się jedzie na Grzybowo. Natomiast po konsultacjach społecznych mieszkańców gminy, gdzie wójt przeprowadził, mieszkańcy powiedzieli stanowcze nie i w związku z tym ten projekt też przepadł. I na chwilę obecną możemy śmiało powiedzieć, że tutaj lokalizacji nie ma. Też w zasadzie tutaj popieram to, co Jacek tutaj już powiedział, że można było się i warto chyba się zastanowić nad tą lokalizacją, która w tej chwili jest. Tylko trzeba znaleźć pieniążki, przebudować to i zrobić schronisko z prawdziwego zdarzenia. Jest taka możliwość, bo dziś mamy sytuację taką, że sąsiednie gminy nie są zainteresowane. Ja jestem orędownikiem połączenia naszej gminy z gminą Kołobrzeg, znaczy naszego miasta z gminą Kołobrzeg i wtedy mamy większe pole manewru, jeżeli chodzi o poszukiwanie takiego miejsca. Ale dopóki tego nie będzie, a to proces nie jest prosty, dopóty trzeba, uważam, że... Żeby dwie strony chciały, a ja wiem, że z tym był też kłopot. Wójt Popiołek mi powiedział w rozmowie takiej prywatnej, że on widzi taką szansę, taką możliwość. Nie? Przy czym trzeba też podejść do tematu bardzo poważnie. To nie może być taka sytuacja, że miasto Kołobrzeg przejmie tylko Grzybowo i Dźwiżyno, nie? A całą resztę zostawi. To nawet Grzybowo i Dźwiżyno chciało nawet samo stworzyć gminę swego czasu. Znaczy, przez całą tą kadencję też wspominaliśmy tutaj o tym, co Jacek w tej chwili mówi. Rozmawialiśmy niejednokrotnie z prezydentem Gromkiem na temat poszerzenia granic administracyjnych i ten pomysł tutaj od dłuższego czasu spędza sens powiek, żeby właśnie tą procedurę wszcząć. I na chwilę obecną ta możliwość jeszcze jest dość dobra z jednego prostego powodu, że z chwilą, kiedy rzeczywiście dojdziemy już do tego momentu, że proceduralnie i mieszkańcy też się zgodzą na to, żeby poszerzyć te granice administracyjne miast, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznacza jeszcze odpowiednie środki przez 5 lat na to, żeby te granice nie tylko poszerzyć, ale również zagospodarować ten teren dużo szerszej i nowej już wtedy gminy. Ostatnio było to 100 milionów, gdzie się dwie gminy łączyły, także to są duże pieniądze. Ja jeszcze zdradzę jedną tajemnicę. Kolega w tych poszerzeniu granic był bardziej radykalny, dlatego że on by chciał jeszcze Ustronie Morskie przejąć. Ale poważnie. Słuchajcie, jesteśmy jedną infrastrukturą. Połączyć to w jedną infrastrukturę. Nie mówię o tym, że tworzyć powiat grodzki, bo daleki jestem od tego, bo wtedy Gościnność, Jemyśl by się znalazły w powiecie białogardzkim. Z kolei jest to interesujące i w perspektywie czasu, kto wie, czy nie będziemy szli w tym kierunku. Panowie, a teraz zejdziemy na ziemię.
ziemię, powiem, że tak. Teraz jedziemy nad ziemię, bo zapytam o to, o co pyta internauta. Ostatnio, kilka dni temu w internecie obiegła nas taka informacja o tym, że pan prezydent Janusz Gromek ma jeszcze niewykorzystanych 91 dni urlopu. No i internauta nas pyta. Jak to jest z tymi urlopami? Bo na przykładzie Janusza Gromka kadencja trwa 4 lata. Jeżeli nie zostało mu z poprzedniej kadencji, a chyba nie powinno nic urlopu, to za 4 lata powinien mieć 104 dni urlopu, 4 razy 26. Zostało mu 91 dni. 104 od 91 to 13. Są dwie możliwości. Albo jest zwykłym chytrusem i cały czas kombinował, jak tu jeszcze wyrwać na koniec trochę grosza jako ekwiwalent, albo kiepsko sobie i równocześnie innym organizuje pracę. No to jak to jest z tymi urlopami? Proszę nam to wyjaśnić, bo nie wiemy. Przecież prezydent na urlopach bywa. To nie jest tak, że prezydenta nie ma. Panowie najbliżej prezydenta byliście, więc zdradźcie. Zdradzicie? Nie, no oczywiście, że tutaj nie ma co ukrywać. Każdemu z nas przysługuje urlop. Ja też zostałem przywołany tutaj przez internautów do tablicy, bo też rzeczywiście mam zaległy urlop. U mnie to się troszeczkę skomasowało z uwagi na to, że w 2016 roku miałem operację na nogę i 3 miesiące byłem w ogóle wyłączony z pracy. W związku z tym wtedy, jak już przyszedłem do tej pracy, tych zajęć było tak dużo, że nawet z różnych względów nie mogłem też z tego urlopu skorzystać, natomiast w tej chwili jestem na urlopie i podczas tego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ten urlop w tym momencie wykorzystam. No to pan, wykorzystam. A prezydent Gromek? Natomiast no, prezydent też tutaj korzysta z urlopu, bo nie możemy powiedzieć, że nie korzysta, natomiast no, oprócz tego, że ma urlop, ma również nadgodziny, ma również różnego rodzaju inne wyjazdy, które to powodują, że te nadgodziny gdzieś tam się tworzą i później je trzeba wykorzystać. I z tego tytułu czy myślę, jak na przykład że... w sobotę czy w niedzielę pan prezydent jest gdzieś w mieście, gdzie dzieje się jakaś impreza, uroczystość, tak? To też się liczy? Ja to wyjaśnię, bo jak zacząłem pracować w Urzędzie Miasta, na którymś tam z kolei kolegium prezydenckim, chyba pani sekretarz poinformowała nas, że przepisy się zmieniły albo interpretacja tych przepisów się zmieniła. I wygląda to w ten sposób, że jeżeli ktokolwiek z nas, nawet z kierownictwa urzędu, wykonuje jakieś czynności służbowe w dni ustawowo wolne od pracy, czyli w sobotę czy w niedzielę, to pracodawca ma obowiązek zwrócić mu cały dzień. Czyli jak idzie pan na godzinę, ale momencie, w sobotę nie, tylko w niedzielę. Czy w niedzielę? W sobotę nie. Też było. No mniejsza z tym. Teraz chodzi mi o zasadę. I na początku faktycznie zaczęto nam to rozpisywać. Zaczęły wychodzić takie dziwne rzeczy, że potem już wskazano, że będzie to tylko niedziela. Ja ponad 2 lata temu w ogóle przestałem rozpisywać te dni, dlatego że uznałem, że po prostu będzie tego tak dużo, że nie będę w stanie w ogóle tego urlopu wykorzystać. I prawdopodobnie to jest powód, że prezydentowi po prostu rozpisują te dni wolne ustawowo od pracy, w których pracodawca w zasadzie powinien mu zwrócić dzień wolny od pracy. Czy to jest prawidłowe? No trudno mi powiedzieć w tej chwili, dlatego że mówię, ja już od ponad 2 lat nie korzystam z tego, nie korzystałem. Koledze się skomasował ze względu faktycznie na operację i że nie było go długo. Trzeba by zadać pytanie panu prezydentowi, czy to faktycznie z tego powodu te 91 dni, które mu ktoś wyliczył ostatnio, mu pozostało. Panowie, to teraz przejdziemy do innego tematu. Tych pytań od internautów pojawiło się kilka i zaczniemy od tego, do pana Wolskiego. Czy prawdą jest, że, może to wcześniejsze, dlaczego nie startuje pan na stanowisko prezydenta miasta? Jeszcze nie powiedziałem, że nie startuję. Planów swoich tutaj wyborczych nie ogłosiłem i tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu mam taką nadzieję, że ogłoszę i wszyscy o tym się dowiedzą, jakie mam plany. No dobrze, to teraz będzie pytanie do pana Jacka Woźniaka, takie przewrotne. Kogo poprze pan w drugiej turze wyborów, jeśli się do niej nie dostanie? Nikogo nie poprę w drugiej turze wyborów, dlatego że zamierzam w niej być. To teraz pytanie do pana Jerzego Wolskiego. Czy prawdą jest, że w wyborach będzie pan startował do Rady Powiatu z list Prawa i Sprawiedliwości? Nie, nieprawdą jest. Nieprawdą jest, dobrze. To teraz do pana prezydenta Jacka Woźniaka. Proszę tu i teraz obiecać, to nie pytanie, ale proszę tu i teraz obiecać, że po wyborze na prezydenta nie weźmie pan pani Wachowskiej na sekretarza, a pani Zielińskiej na zastępcę. No chyba, że tak jest, to będzie miasto
No chyba, że tak będzie. I jeszcze jedno nazwisko. Miasto mówi, że jeszcze Barwinek ma być w ratuszu. Ja nie zajmuję się plotkami. Szanowni Państwo, ja spędzam bardzo dużo czasu na mieście, rozmawiam z ludźmi, zajmujemy się poważnymi sprawami i nikt mnie nie pyta o dzielenie stołków. Ludzie są zainteresowani bieżącymi problemami. Jak widać, ktoś pyta. Ale momencik. Ja powiem, kto pyta. Pytają moi konkurenci, którzy mają takich troli właśnie, którzy zadają takie pytanie. Bo jak się poczyta te komentarze, nie tylko u Was na portalu, ale na innych portalach, nie, to widać ewidentnie, że jest to klasyczny internetowy trolling, nie, który tak naprawdę chce podbudzać emocje i podburzać ludzi. Pytanie brzmi tylko dlaczego? Dlaczego ktoś interesuje się tymi konkretnymi osobami? Ja powiem szczerze, że z żadną z tych osób na temat personalny nie rozmawiam i nie będę rozmawiał, dlatego że poczekam na wynik wyborów. I pierwszy dzień po wyborach, jeżeli uda mi się je wygrać, a wierzę w to, że uda mi się je wygrać, usiądę do stołu i będę się zastanawiał, kto będzie moim zastępcą, kto będzie moim najbliższym współpracownikiem. Dziś chcę z mieszkańcami rozmawiać tylko o tym, jakie mają problemy na mieście, a nie o dzieleniu stanowiska. No dobrze, to teraz jeszcze mamy kolejne pytanie. Właśnie o ten hejt w internecie. Panie Jacku, odkąd ogłosił pan swój start, to w internecie pojawia się tyle hejtu na pana, że czasami aż zastanawiamy się z żoną, czy to celowa kampania przeciw panu. Czytałem, że takim osobom się nawet płaci w Polsce za takie komentarze. Czy myśli pan, że tak będzie wyglądać kampania także w naszym mieście? Niestety obawiam się, że tak będzie wyglądała kampania w naszym mieście. To, co się dzieje na portalach internetowych, przerasta wyobrażenie przeciętnego zjadacza chleba. Jestem zdumiony taką agresją. Z kolei administratorzy portali internetowych też zaczęli się chyba denerwować tym, co się dzieje, dlatego że na jednym z lokalnych portali jeden się wkurzył i wymienił, że 20 różnych ników z jednego adresu IP i wszystkie przeciwko mnie skierowane. W związku z tym ta druga część tego pytania skłania mnie do tego, żeby się zgodzić z tym, że faktycznie są to osoby, które są wynajęte, być może nawet za pieniądze. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, był taki program telewizyjny, chyba TVN24, gdzie w Kołobrzegu był wynajęty człowiek właśnie, żeby takie rzeczy robić. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, dlatego do szanownych Państwa chciałbym zaapelować, żeby nie czytać tych komentarzy, które znajdują się pod artykułami, materiałami. Jeżeli Państwo macie jakieś pytanie do mnie, czy do kandydatów z mojego komitetu, to pytajcie wprost. Przez Facebook można pytać, można dzwonić i tutaj też uprzedzę, bo taki troll internetowy pyta, jak to możliwe, że do Jacka Woźniaka dodzwaniają się ludzie. Jak się ma ten sam numer telefonu od 16 lat, no to trudno, żeby ludzie go nie znali. Sporo mieszkańców Kołobrzegu zna mój numer telefonu, sporo na ten telefon dzwoni. Do mnie codziennie dzwonią ludzie w tej sprawie. Ale aczkolwiek muszę powiedzieć, że ostatnio Messenger facebookowy robi za moją skrzynkę podawczą, dostaję tam bardzo dużo zgłoszeń, jeżeli chodzi o bieżące problemy mieszkańców. Za każdym razem staram się odpowiedzieć i spotkać z ludźmi. Wsiąść na rower, bo korki powodują, że wolę rowerem się przemieszczać, pojechać, zobaczyć jaki problem. Nie ma takich dużych korków teraz, panie prezydencie. Rowerem się lepiej jeździ i można wszędzie wjechać. Pana prezydenta Wolskiego to samo chciałam zapytać tak naprawdę, bo ja też obserwuję i też widzę, co dzieje się w internecie i zauważam, że i panu się, brzydko powiem, dostaje. Tak, hejt jest, można powiedzieć, czymś naturalnym w tej chwili i im bliżej wyborów, myślę, że będzie tego jeszcze więcej. A tak jak pan Jacek ogłosi, skąd tak pan jak, startuje, tak gdzie jak, pan startuje? Tak jak Jacek powiedział, ja też uważam, że nie warto czytać tego, co jest pod różnymi artykułami. Warto czytać te meritum i do tego się też odnosić, a jeżeli są jakieś pytania, są jakieś uwagi, to warto rozmawiać z tymi, którzy są nie tylko autorami, albo z tymi, których dotyczy bezpośrednio ten artykuł. A ja ciekawą rzecz zauważyłem, że te fale hejtu, że są fale hejtu, pojawiają się takimi falami. To nie jest non-stop ktoś się pojawia, tylko przychodzi taka fala. Wtedy, kiedy odbywają się sztaby moich konkurentów. Wczoraj odbył się sztab chyba Kołobrzeskich Razem, nie? Dzisiaj fala hejtu, nie? Wcześniej przyspieszenie następuje. Takie przyspieszenie następuje. Nie wiem, czego to się bierze, dlatego że mam sygnały z tamtej strony, żeby jednak prowadzić kampanię spokojnie, bez emocji. Ja zresztą uczulam moich sztabowców i moich kandydatów, żeby się nie bawili w takie rzeczy. Dlatego że ktoś w emocjach może zabrnąć za daleko i tu już jest krok do skierowania sprawy na drogę sądową. Ja przypomnę, że ja mam w tej chwili 4 takie postępowania. 2 postępowania, jedno w sądzie, drugie jeszcze przed prokuraturą, groźby karalne i 2 o zniesławienie. I
Czekam z niecierpliwością, kiedy policja ustali mi te osoby, to też w internecie były te kwestie. Gdyby się okazało, że są to sztabowcy albo politycy, albo ludzie znani w naszym mieście, nie będę się bał powiedzieć, kto to jest. Nie zawaha się pan użyć tych nazwisk. Ale tak naprawdę to myślę, że wszyscy chętnie by się dowiedzieli, kim są właśnie takie osoby, bo tak jak mówię, dostaje się panu i jeszcze wielu innym osobom, które gdzieś są znane w Kołobrzegu, czymś się zajmują, co się robią. Z drugiej strony powiem tak przewrotnie, że im większa agresja idzie w moim kierunku, im więcej osób próbuje mi przeszkadzać w tej kampanii, tym bardziej motywują mnie do tego, żeby tę kampanię dobrze przeprowadzić, tym bardziej motywują mnie do tego, żeby wyjść do ludzi, rozmawiać z nimi. Zresztą jutro zaczynam kampanię spotykania z mieszkańcami i prezentowania im programów wyborczych. No i tutaj pan Jacek Woźniak już zdradza, panie prezydencie, nie chce jeszcze nic powiedzieć. Na pewno w niedługim okresie zdradzę, natomiast tutaj odniosę się do tego, co Jacek już powiedział na temat hejtu i na temat tego, że się mówi. Rozmawialiśmy z Jackiem niejednokrotnie i mówiliśmy, taki jeden z moich znajomych mówi, jak mówią, to się cieszcie, bo gorzej jak przestaną mówić. Dobrze, to panowie, kończąc naszą dzisiejszą audycję, zapytam tylko pana Jacka Woźniaka, bo to jest pytanie od internauty, czy jak zostanie pan prezydentem, Sunrise Festival zostanie w Kołobrzegu? Ja bym chciał. Jestem gorącym orędownikiem pozostawienia tego festiwalu w Kołobrzegu w dobrej lokalizacji. Rozmawiałem z Krzysztofem Partyzelem, z którym się znam od dziecka, ponieważ to jest Kołobrzeżanin i który jest organizatorem tego festiwalu, który mi jako pierwszemu chyba pokazał swój projekt związany z budową miasteczka. Z kolei, gdyby się i co więcej, rozmawiałem z nim niedawno, to jest kilka tygodni temu, i umówiłem się z nim w taki sposób, że jeżeli zostanę prezydentem miasta, to będzie jedną z pierwszych osób, którą zaproszę do siebie na rozmowę w tej sprawie. Bo nawet gdyby się okazało prawdą, że chcę przenieść Sunrise pod Kołobrzeg, mówi się o jednej miejscowości, to warto by byłoby się... Bez praw, to warto byłoby się zastanowić, co moglibyśmy wspólnie zrobić, nie? Przy okazji imprezy około Sunrise'owe, bo to można zaplanować, komunikacja, dostępność. Ale wie pan, jak się skończyło takie imprezy około Sunrise'owe, kiedy była 10. edycja festiwalu Sunrise? Tylko Sunrise był w centrum Kołobrzegu, tutaj w tym miejscu, gdzie jest. Ja mówię o czymś zupełnie innym. No dobrze, czyli ale przejdziemy do szczegółów, kiedy będziemy rozmawiali o programie. Panie prezydencie Polski, zapowiadał pan, że rozpocznie pan rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dalszego oświetlenia miejskiej ulicy, jaką jest trzeci etap obwodnicy, to nie do końca miejska. No właśnie, w inne miasta, jak na przykład Kępno, obwodnica ma długość prawie 3 km, w części w terenie leśnym jest oświetlona. Czy uważa pan, że mamy do czynienia u nas z bublem? No i czy pozostałe odcinki obwodnicy zostaną oświetlone? Nie uważam, że mamy do czynienia z bublem, tylko na tym etapie projektowania przez miasto Kołobrzeg tego trzeciego etapu obwodnicy i na tym etapie wtedy, kiedy obciążenie miało być bezpośrednio na miasto, z różnych względów prezydent starał się, żeby zmniejszać zakres tych inwestycji. Nie było tak, że jak się okazało, że Generalna Dyrekcja nam zrobi tą drogę, to że wtedy zostało to wszystko pozmniejszane? Nie. Bo w pierwszej wersji przecież była i ścieżka rowerowa, było oświetlenie, pamiętam? Nie było? No, o tym się mówiło głośno przynajmniej. Nie, panie redaktor. To było wtedy, kiedy, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie wiedzieliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie nie tylko ten trzeci etap, ale wszystkie trzy odcinki, tak jak to jest w tej chwili zgodnie z rozmowami robione. I wtedy powstały tego typu oszczędności. Wtedy my żałujemy dzisiaj, że nie udało się nie tylko zrobić oświetlenia, ale również i ścieżki rowerowej. Docelowo myśli się o tym, żeby ta droga techniczna, która jest, służyła przede wszystkim i pieszym, i ewentualnie rowerzystom. Natomiast to mamy problem mostu i tutaj w tym momencie trzeba zejść z tego roweru, czy temu pieszemu wejść na ten most, przejść. I na drugą stronę też zgodnie z tą drogą techniczną, którą jest, dalej jechać albo wtedy iść. Także tutaj dementuję to, że jest to bubel, bo to nie jest bubel, tylko na tym etapie wtedy ta kwota była naprawdę bardzo, bardzo duża i wiedzieliśmy, że bez finansowania zewnętrznego nie uda się miastu zbudować tego trzeciego etapu. Ja myślę, że to jest pytanie niekoniecznie do Jerzego Wolskiego, dlatego że tamte decyzje zapadały jeszcze zanim on był zastępcą prezydenta do spraw gospodarczych. Z kolei ja rozwieję pewne wątpliwości dotyczące budowy drogi w klasie G, czyli drogi głównej.
przy takiej drodze nie buduje się ścieżki rowerowej. Co więcej, tam był wywłaszczany człowiek, jeden chyba czy dwóch ze swoich terenów i sama chęć wybudowania ścieżki rowerowej nie jest podstawą do tego, żeby wywłaszczyć kogoś nawet specustawą drogową. To jest kwestia oczywiście rozmów z tymi ludźmi, bo ta droga techniczna przez ich tereny cały czas przebiega i być może w perspektywie jakiegoś tam czasu byliby skłonni porozumieć się z miastem i z gminą, bo część tej drogi idzie przez gminę wiejską Kołobrzeg, żeby tam ścieżka rowerowa powstała. To są zaniechania, to co Jacek też mówi, bo pamiętajmy o tym, że jak miasto przystępowało do projektowania, to rozmawialiśmy z gminą wtedy Kołobrzeg, ale gmina Kołobrzeg nie była w ogóle zainteresowana nie tylko partycypowaniem w kosztach, ale ewentualnie jakimikolwiek zjazdami, czy to do Budzistowa, czy ewentualnie ścieżki rowerowej, czy jeszcze innych elementów, które pozwoliłyby na to, żeby z tym samym zmniejszyć koszty miasta jako inwestora i podzielić się tutaj kosztami z gminą Kołobrzeg. Panowie, kończąc już dzisiaj naszą audycję, to jest ostatnia rzecz, o którą ja zapytam. Czy, i po raz kolejny wrócę do wyborów, czy uważacie, że sprawa korupcyjna wywołana lata temu, można powiedzieć, bo chyba dwa, albo no właśnie, przez pana radnego Krzysztofa Plewkę, czy myślicie, że w tych wyborach ta sprawa korupcyjna jeszcze będzie miała swoje 5 minut? Czyli, że coś tu się, nie wiem, wyjaśni albo całkowicie nie, znaczy jak uważacie? Ja jestem zdumiony, że to tak długo trwa, że tego nie wyjaśniono wcześniej. Nie chce mi się wierzyć, że specjalnie się czeka z tym, żeby odpalić bombę we wrześniu, czy na początku października, ale jeżeli tak by było, to ja się nie piszę na takie państwo, nie? Bo wydaje mi się, że tego typu sytuacje trzeba wyjaśniać bardzo szybko. W tej sprawie było przesłuchiwanych, z kilkadziesiąt osób. I ja bym oczekiwał, że ta sprawa będzie wyjaśniona. Jeżeli będzie wyjaśniona przed wyborami, no to trudno, żeby nie myśleć, że ma to związek ściśle związany właśnie z wyborami samorządowymi. Powinno być wyjaśnione już dawno temu i nie mielibyśmy w tej chwili takiej sytuacji, że parę osób czeka w napięciu. Panie prezydencie? Nic dodać, nic mówić do tego, co Jacek powiedział. Co jakiś czas dowiadujemy się z mediów, że temat jest odgrzewany. Słyszymy, ostatnio że... właśnie, jakieś ogólnopolskie? Tak, chyba w dzienniku, z tego co pamiętam, gdzieś też dostałem taką informację w Polityce. Była informacja i tam pani prokurator mówiła, że sprawa jest w toku i że na pewno nabiera już tempa i będzie w tym momencie... Tak, i będzie w tym momencie też elementem szybkiego rozpatrywania. Ale kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć. Ja też nie godzę się z tym, co tutaj Jacek też już wspominał, żeby tego typu rzeczy były tutaj kampanią, czy elementami kampanii wyborczej, która gdzieś będzie wpływała na to, w jaki sposób mamy wybrać nie tylko prezydenta, wójta, czy burmistrza, ale również tych radnych i to ma być jakimś tam elementem szantażu, czy wskazywania, że danej osoby tutaj też nie można wybierać. Ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dlatego że pojawiają się właśnie w tych hejtach i w trollingu co jakiś czas tego typu sugestie. Szanowni Państwo, ja od wielu lat nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Nie byłem, jestem tak od i nie wielu, będę... Od czterech? Od pięciu. Od pięciu. Nie byłem, nie jestem i nie będę członkiem Platformy Obywatelskiej ani innej partii politycznej. Wiem, jak to wygląda, mam doświadczenie partyjne, wiem, jakie są plusy i minusy takiej działalności, dlatego uważam, że akurat na poziomie samorządowym o wiele lepiej jest tworzyć komitet bazujący tylko na ludziach, a nie na partiach politycznych. Ale pan Jerzy też nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, prawda? Już od jakiegoś czasu? Tak, od 4 lat nie jestem już członkiem Platformy Obywatelskiej. Ja bym po prostu prosił, żeby mnie już więcej o to nie pytać. Ja po prostu nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Żadna partia polityczna też nie udziela mi poparcia w tych wyborach. Startujemy jako komitet wyborczy. O tym jeszcze będziemy rozmawiać, o wyborach jeszcze będziemy rozmawiać wielokrotnie. Na antenie telewizji kablowej Kołobrzeg i Radia Kołobrzeg i na portalu. Dziękujemy Państwu serdecznie dzisiaj za uwagę. Jerzy Wolski, były zastępca prezydenta do spraw gospodarczych. Dziękuję Państwu, miłego wieczoru Państwu życzę. Jacek Woźniak, były zastępca prezydenta do spraw społecznych. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu i dziękuję również koledze za miłe spotkanie. Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia.